można chłonąć całkowicie przyrodę, którą się ma wokół siebie. I nawet to podejście, które mam przed sobą, tak strasznie nie męczy, kiedy tutaj przyjeżdżasz. Odłączam się od tej szarej codzienności, od problemów dnia codziennego, od torowania sobie drogi, od wskakiwania na właściwy tor, kiedy z niego zboczę. To właśnie tutaj, w tym miejscu, wśród tych lasów, tej buczyny, wśród tych widoków, tych wspaniałych ludzi, których tutaj mijam, z którymi tutaj przyjechałem, odnajduję z powrotem siebie. Zaglądam w głąb moich wartości. Sięgam do samego dna, po to, żeby znowu tam sobie wszystko powartościować, poukładać, nabrać nowej, nie tyle motywacji, co odwagi, którą mam w sobie, aby ją wyciągnąć stamtąd i wdrożyć do działania, gdyż idąc tą zwykłą ścieżką podczas dnia codziennego, kiedy spotykamy się z innymi ludźmi, kiedy jest pełno problemów po drodze, kiedy ktoś mówi ci nagle, że jesteś do kitu, kiedy potykasz się, masz porażkę za porażką i nagle dochodzi do takiego momentu, że kurde, mam dość, to jest do dupy, daję sobie spokój, beznadzieja, serał to pies, wtedy przyjeżdżam tutaj, wracam do podstaw, zaglądam w głąb siebie, odkrywam wszystko na nowo, to, co najlepsze mam w sobie, wyciągam znowu na wierzch i to zaczyna rządzić, dominować nad całym mną, roztaczam wokół siebie przepotężną aurę i z tą aurą wracam z powrotem do codzienności, do trudów dnia codziennego, ciężkich czasem szlaków i wyborów oraz decyzji. Nic wspanialszego. Także polecam wam znajdować takie miejsca, w których ładujecie akumulatory, wracacie do podstaw, zaglądacie w głąb siebie, z powrotem wyciągacie to, co macie najlepszego, wszystkie wartości, wszystkie plany i wszystkie, całą motywację wewnętrzną, którą macie w sobie, po to, aby znowu ją wyeksponować na zewnątrz, wprowadzić do życia codziennego i z powrotem wkraczać, cały czas wkraczać na właściwe tory, ponieważ non-stop będziemy z nich zbaczać, będziemy schodzić na boki. Najważniejsze jest, by do tego ciągle, cały czas powracać. Także trzymam za was kciuki. Jak najczęściej wchodźcie w te miejsca i róbcie to, gdzie z powrotem nabieracie pełnej siły, energii, motywacji wewnętrznej do działania i pokazujecie to, co macie najlepszego w sobie. Pozdro z Beskidu Celestyjnego.